Cześć, z tej strony ja i dzisiaj mam dla was pomysł na film, który chciałem zrobić od dawna, mianowicie trollowanie ludzi na stronie 6obcy.pl lub też jak to mówiłem, kiedy byłem nieco młodszy, szopcy. Jeżeli nie wiecie, co to jest za strona, to po prostu tutaj łączymy się z losowymi ludźmi, piszemy im różne rzeczy, jest tutaj cała masa horny boomerów, podobno zdarzają się nawet, wiadomo, nasz pierwszy ziom. O, wpierdalaj! Precz małolacie. Co? Co? Pisec! Po prostu tutaj czekać, aż jakaś bomba wybuchnie. Ty kurwa! Byczku! O Jezu! O Jezu, nie! O kurwa! Zdemaskowany! Ja się zaraz zejszłam. Czas na mały trolling. Ciast, to ciastoły potwór. Pierwszy kandydat. Juden! Ja pierdolę! Wszystkiego się spodziewałem, ale nie tego. Abort. O! Zoomer! To mam tę robotę! Paszą! Pierdy! Może. Chuj, no kurwa, czemu ocenzurowało, miało być tak śmiesznie, kurwa mać, no. Co to kurwa jest za emotka? Weary face. Zaraz zleję. Kurwa. Nie mogę. Gryfne bajtle! Ja pierdolę, co? Kurwa, przez to, że źle wpisałem, wyszło jeszcze śmieszniej. Kubus, patrzcie na to. Zum, zum, zum. Yo, yo. Książę deser nadchodzi. Ja pierdolę! Jeszcze? Teraz zabawmy się nieco inaczej. No dobra, tak samo, ale trochę inne statystyki. Myk! Boże, doktorze, może, pomoże. Ej, to nie jest boomer, to jest studenciak. Patrzcie. No i studenciak sobie poszedł robić memy o tym, że po kebabie się sra i o tym, że, nie wiem, nie ma co jeść. Może im za mało, czekajcie. O, ja cię w dupę. Niestety, ale mam jeszcze inne śmieszne rzeczy do napisania. Teraz może będę... Jeszcze kurwa powiadomienie. Tak wpadłem na taki fajny pomysł. A co jakbym zaczął udawać członka werbującego do sekty? Myk sekta! Elo... Kurwa! Co to za patus? Ty i Damian. Damian! A, mój Bakugan! Ha! Gówno, start! Ja! Wystraszył się! O w mordę, chyba właśnie złapaliśmy jakiegoś starego dziada. Ignacy is back! Mierny! Proszę, musimy z nim, kurwa! O chuj! O chuja!
To zadziera z Wiesławem Waleta. Kto zadziera z Wiesławem Paleta, tego odwiezie laweta. Chyba wiem, o co chodzi. Przepraszam, ale za bardzo śmieszy mnie ten moment z blok ekipy, jak ten gruby dresiarz gada z Rudym i mówi mu ten monolog ten. Mua, chyba wiem, o co chodzi. Pocuszka pachnie zbyt pięknie, kurwa mać. Pocuszka pachnie zbyt pięknie i kusi zbyt mocno. A! Kurwa mać! Nie! W ogóle wiecie, co jest najśmieszniejsze? Poczekajcie chwilę, mały sidetrack. Jak się wpisze w YouTubie nazwę postaci z blok ekipy i da się kanały, to wyjdzie cała masa przeklętych kanałów dzieci, patrzcie. Space on, kurwa mać, ile tego jest? Space on Elo! Space on Junior! Minecraft będzie grany! Space on Valo! Space on po dragach! To jest jakieś piekło! Wiecie, jaka jest rzecz, która mnie absolutnie po prostu niszczy? To, właśnie jak w temacie blok ekipy, to, że jest jedna maskotka polskiego klubu piłkarskiego, która mnie absolutnie rozpierdala. Jest jeden klub polski piłki nożnej, który ma jako maskotkę panterę czarną z zoo, która się nazywa Beata. Jaguarzyca Beata nie żyje. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Było śmiesznie, do zobaczenia. Płetcuszka. Chyba wiemy, co chodzi. Nie wytrzyma nas i opierdolę nas trójkącik, tak? A teraz mam co wierzę, to są leja. Nie martw się. Ja też podjadam zamówienie. I każdy tak robi. Ale z tym nie da się wygrać. Pierdzeska pachnie zbyt pięknie i kusi zbyt mocno. Nie ma na świecie dostawcy, który by się przed tym powstrzymał. Ale nie martw się. Ja ci nie wydam, ale coś za coś. Ty też trzymasz mordę na kłódkę, jak zobaczysz, że coś kradnę i źle. A wpierdalam w chuj.